Siemaneczko, z tej strony Veir i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Shoujo Gidan. Kontynuujmy. Dziewczyna zobaczyła coś pomiędzy pudłami a podłogą. Jednakże, ani ona, ani Tsukiko nie posiadały wystarczająco dużo siły, aby je poruszyć. Czy chcemy użyć cienkiej metalowej rury? Yes. Podnieśliśmy klucz spod pudła. O Boże, dlaczego telefon? One zawsze oznaczają złe rzeczy. Telefon, telefon, telefon. Jak irytujące. Witam, mówi Iwamoto. Co? Po raz pierwszy ten telefon mówi normalne rzeczy. Rozłączę się, jeśli nie będziesz nic mówić. Czy to ty, Yoko? Czy wszystko z tobą dobrze? Gdzie ty teraz jesteś? Co stało się z wioską? Klątwa. O czym ty mówisz? Że co zrobiłaś? Mieszkańcom? Przestań. Co dobrego by z tego wynikło? Przepraszam. Nie powinienem był cię zostawiać samej w tej wiosce. Po tym jak uciekłem, spotkałem się z Minako. Sama. Obiecałem jej, że zerwiemy relację. Że nie powiemy Tsukiko sama o tym, co stało się w wiosce. I wtedy otrzymałem własny dom. Przyjdź do mojego domu. Żyjmy tam razem. Zapomnijmy o klątwie. Ta melodia w tle brzmi troszkę jak to, co słyszymy, kiedy używamy zapisu z telefonu, ale teraz wydaje się być troszkę smutne. Czy ty płaczesz? Yoko, ja... Co jest? O nie. To się źle skończy. What the fuck, twoja twarz? Haha. Lizette, san. To jest dziwne, nie sądzisz? Tutaj nie powinno być telefonu. Tutaj nie ma telefonu. Nie możesz usłyszeć dzwonienia. To wszystko jest częścią twojej wyobraźni. Co miałaś zamiar teraz zrobić? Odebrać telefon? Zrobić coś niepotrzebnego? Tutaj nie o to chodzi, prawda? To, co miałaś zrobić, to uciec z tego miejsca. To wszystko, o czym musisz teraz myśleć. Jeśli zrozumiałaś, w takim razie odłóż ten telefon. Co ty robisz? Zrób to, co ci każę. Doskonale. W takim razie, czy powinnyśmy ruszać? Okej, jesteś cholernie creepy. To nie jest pierwszy raz, kiedy zachowujesz się dziwnie, ale... Z każdą godziną, z każdym odcinkiem... Dajesz mi coraz bardziej do zrozumienia, że nie wolno ci ufać. I mój telefon właśnie się odezwał. Cholerny messenger. To się jeszcze nie otworzy. Why? Why you do this to me? Dobra, ale my zdobyliśmy klucz. Klucz znaleziony pod pudłem. Zarządzanie. Okej. Tu są łazienki, więc to raczej nie tutaj. Może tak tutaj. Tak, to jest to. Użyliśmy klucza spod pudła. Jakiś komputer. I kawa. Lubię kawkę. To jest kubek częściowo skonsumowanej, aka wypitej kawy. Czy ty lubisz kawę? No lubię. Och, nie spodziewałem się tego. Osobiście nie lubię gorzkiego smaku. Chociaż lubię sam zapach. Cukier i mleko, mówisz. Dzięki temu będzie łagodniejsze. Jakoś to brzmi miło. Napijmy się kiedyś razem. Wiesz co, nie wiem, czy mogę ci to obiecać, bo jesteś cholernie dziwna. Mam wrażenie, że nie wolno ci ufać. Na stole znajduje się dokument. Te pytania są tak bardzo bez sensu, oczywiście, że chcę je przeczytać. Poradnik użytkowania komputera. Za pomocą tego komputera to jest możliwe, żeby obserwować poprzez kamery oraz zamykać drzwi poprzez elektroniczny system. Obraz z kamery będzie wyświetlany na monitorze.
Po tym jak uruchomisz urządzenie, wpisz 8-cyfrowe hasło. Co do samego hasła, zapytaj kierownika albo nadzorcę, który aktualnie ma swoją zmianę czy coś. Po rozpoznaniu hasła wpisz następującą komendę. Mój English jest dzisiaj genialny. Cloud Monitor, to jest komenda. Next. Żeby zamknąć drzwi, lock. Żeby odblokować drzwi, unlock. End. Hasło brzmi przeszłość, past. Niewiele z tego rozumiem, ale wygląda na to, że będziemy mogły otworzyć drzwi za pomocą tego komputera. Ktoś mi się tłucze w tle, zaraz kogoś uduszę. Naprawdę. W książkach albo radio. Mam wrażenie, że kiedyś o tym słyszałam. Szczerze mówiąc, nigdy nie spodziewałam się, że kiedyś jakiś dotknę. Okej. To brzmi dziwnie. Spróbujmy. Czy to jest komputer, o którym wspominał dokument? W każdym razie, spróbujmy go uruchomić. Okej. RePC 3030. Wersja 1.2. Super, Rust Electronics. W ogóle nie przypomina nazwy twórcy. Okej. Proszę, wpisz hasło. Czy możesz to odczytać? Zobaczmy. Zgodnie z wyjaśnieniami, musimy wpisać numeryczne hasło. Wygląda na to, że musimy wpisać 8 cyfer. Co powinnyśmy wpisać? To jest bardzo dobre pytanie. To na pewno zadziała. Oj, 6, 7, 8. Hasło, które wpisałeś, nie pasuje. Ups, przynajmniej nic mnie nie zabiło jak zwykle. Wygląda na to, że nie zadziałało. Dobra. W tej grze wszystkie puzzle na szczęście da się rozwiązać za pomocą przedmiotów w grze, a nie samej wiedzy z dupy, także zobaczmy. Okej, więc mamy tutaj kartkę, która przedstawia nam cyfry oraz jakieś tam słowa składające się z jakichś liter. Czyli zakładając, że te litery też mamy zmienić jakoś w cyfry, zakładałbym, że tutaj chodzi o to, żeby użyć tak zwanej numerologii. To by znaczyło, że każda litera ma własną cyfrę. Na przykład A ma cyfrę 1, AK 01 w tym przypadku, B ma 02, C ma 03 i tak dalej. Więc skoro hasło brzmi past... Chwileczkę, chodźmy w sumie do komputera, nie ma co marnować czasu. P. To będzie... 16? Później A to by było 01. S to będzie 19. I T to będzie 20. Spróbujmy. Na chwileczkę, 16, 01, 19, 20, dobra. Please, działaj. Sukces! To wszystko? W każdym razie, zostawmy go uruchomionego. Wygląda na to, że on jest w stanie zrobić wiele rzeczy. Cudownie. Spróbuję go użyć tak, jak było to w dokumencie. Czy możesz patrzeć na drugi ekran? Okej. Na szczęście nie musimy wpisywać... Co to za dźwięk? What the fuck? Ach, coś się wyświetla na ekranie. Po prawej. Używaj strzałek, żeby zmieniać kamery. Z, żeby odblokować drzwi. X zatrzymuje proces. Zamknięte. Otworzyliśmy, ale fajne. Okej, mogę iść dalej? Wiecie co? Tutaj są szafki, więc to zostawmy otwarte na wszelki wypadek. Tutaj już byliśmy, nie mam potrzeby tam iść. Teraz, co jest? Result error 01, dlaczego? Nie możemy tego zamknąć, coś stąd będzie nas gonić, jestem pewien. No ale dobra, idziemy dalej. To sobie odblokujemy. Okej. Null. What the fuck? Te drzwi nie mają nazwy. Outcome error. Nie możemy ich otworzyć.
Zamknijmy te drzwi, bo tam były najbardziej creepy rzeczy. Kolejny error. Okej, to jest bezpośredni dowód, że te pomieszczenia są dziwne i coś prawdopodobnie będzie nas stamtąd goniło. O nie, seniorita, wróć. Najpierw zapiszmy. Okej, a to może spróbujmy. Ta gra jest naprawdę creepy. O. Nie mogę tego sprawdzić. Co? Nie możesz tego otworzyć. Daj mi chwilę. Nawet używając tej metalowej rury, wygląda na to, że nie mogę tego otworzyć. To bezużyteczne. Wygląda na to, że musimy znaleźć lepsze narzędzia, albo olej. Okej. Maszyna. Nie rozumiem zbyt wiele. Nie powinnam tego dotykać. Na półce znajduje się pusta butelka. Podnieśliśmy pustą butelkę. Aha, więc coś tam utknęło. Dlatego się nie otwiera. Nie otwiera się. Naprawdę mi się nie podoba to miejsce. Coś złego będzie się tutaj działo. Ten telefon. Latin characters, Latin. 01. Aha, to jest chyba do tego komputera, ale my go już odblokowaliśmy, więc to nam się raczej nie przyda. Dobra. Tędy? Okej. Kilka pięter. Co to? O nie, znowu? Please nie. What? Dziewczyna, która weszła do ciemnego pomieszczenia, odnalazła inną dziewczynę, która została powieszona przez linę, znaczy na linię, Boże. Wygląda na to, że jest martwa, nie ma reakcji. Ona próbowała poluzować linę wokół jej szyi, ale kłódka ją powstrzymała. Ona może być martwa, ale mam wrażenie, że powinnyśmy ją stąd ściągnąć. Możemy użyć przedmiotów? Nie możemy w ten sposób. No dobra. W tej grze jest podejrzanie dużo szafek, w których można się schować. Dziewczyna odnalazła olej. Jest prawie puste. Ale wygląda na to, że możemy użyć tego ostatni raz. Zamknięte. No dobra, to pójdziemy tego użyć. Dziewczyna spróbowała otworzyć szufladę, ale coś tam utkwiło. Nie możesz tego otworzyć. Daj mi spróbować. Spróbujmy użyć tego oleju, który odnalazłyśmy przedtem. Ach, otworzyło się. Co? Nie! Ech. Ach. Nie! Pomimo tego, że jesteś creepy, nie chcę byś zginęła, nie chcę być tu sam. Ach. Wszystko dobrze. To wbiło mi się w pierś, ale... myślę, że nie wbiło się za głęboko. Lizette, San, czy wszystko z tobą dobrze? Cieszę się. Myślę, że mogę to usunąć. Czy możesz mi pomóc? Proszę, naciśnij na moją pierś. Aka klatę. Hach. Przepraszam, że musisz mi pomagać z czymś takim. To boli, ale jest już w porządku. Dziękuję ci bardzo. Ale czy pozwolisz mi poleżeć tutaj przez chwilę?
Okej. To już tak nie boli, ale... jakoś moja głowa robi się pusta. Być może to było zatrute. Lizette-san, naprawdę przepraszam. Czy możesz poszukać czegoś do dezynfekcji? Proszę, nie przemęczaj się. Okej. Co my właściwie zdobyliśmy? Ten, który nazywa się etanol. Przepraszam, na moment, moja głowa. No i zostaliśmy sami. To jest zbyt wysoko, więc nie możemy tego przeczytać. Ale przecież to jest gabinet pielęgniarki, więc to tutaj powinny być takie rzeczy. Albo i nie. Nie otwiera się. Okej. Nie mam za bardzo pomysłu, co moglibyśmy teraz zrobić, szczerze mówiąc. Telefon. Pomóż mi. Medycyna. Medycyna, pomieszczenie, medycyny. Co? A, to znika za szybko, dlaczego? No. Laj, kłamstwo. Jak to kłamstwo? Co jest kłamstwem? Dziewczyna odnalazła medycynę, podpisaną jako etanol. Zdobyliśmy dezynfekant, coś. Polski jest trudny język. O kurwa. Znowu dzwoni telefon. Wiecie, co to oznacza? Ponieważ ja jestem pewien, że to oznacza tylko jedno. Coś będzie nas gonić. Halo? Dlaczego to zawsze się... Aha. No dobrze. Proszę, shut up. Dziękuję. Cześć. Lubicie makarena? Okej. No dobrze. O! To miejsce jest... interesujące. Co ty robisz? Co ona planuje zrobić? Halo? Jak mnie ze screen... Co? Co ty chcesz zrobić? Okej. Fuck off. Nie, to jest creepy. Gdzie ja kurwa jestem? Halo? Tsukiko? Co się z tobą dzieje? O nie, to jest to coś, co nas goniło. Nie! Znowu? O kurwa, jakie to jest szybkie. O mój Boże! Gdzie są szafki? Bo w sumie nie pamiętam. Gdzie ja mógł się ukryć? Wiem w sumie, gdzie są szafki. O kurna. Co się stało? Nic nie... What? Okej. Okej. Czy to zawsze będzie się tak kończyło w tym miejscu? Tędy. O, świetnie. Odejdź. Czas odejdź.
What? What? Aha. Okej. Czemu nie? Myślałem, że to taki joke i że jak wyjdziemy, to dostaniemy Co? Nie! Kiedy dziewczyna wróciła z medycyną, Tsukiko krwawiła na podłodze. Ona została kompletnie poćwiartowana i nie było jej głowy. Wygląda na to, że trzyma coś w dłoni. Straight jacket key. Nie. Tsukiko jest martwa. Dlaczego? Jeśli ona nie żyje, pomijając to, że była cholernie creepy, to nasza postać kompletnie zwariuje bez niej. Teraz to coś będzie nas goniło cały czas. O rany. Tak bardzo jak szanuję tę grę za klimat, to jednak jest przesadzona. Naprawdę. Dobra, skoro tamte drzwi są zamknięte. Telefon nie działa. Może spróbujmy użyć komputera raz jeszcze. Error? Error. 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 Oh shit! Co to jest? Status not here, not here, not here. O mój Boże. Wyjdź. Just stop. Czy tak będzie cały czas? Okej, rozumiem. Nigdy więcej. W sumie zapiszmy. To co teraz widzieliśmy... Było podobne do jumpscare'a, który miałem, gdy uruchamiałem tę grę po raz drugi w życiu. Było bardzo podobne. Teraz wiecie, jak się czułem. O rany. To może tak tędy? Nie otworzy się jeszcze. W takim razie, gdzie możemy się udać? Gdzie jeszcze nas nie było? Co nam mówi postać o tym kluczu? Aha. Zaraz. Jest pewna szafka, która nie chciała się otworzyć w tamtym pokoju, gdzie zmarła Tsukiko. Może to do niej jakimś cudem. Czyjaś głowa jest w środku. O mój Boże. Dlaczego jest nam potrzebny ten klucz? Być może... Zaraz, może to jest do zamka od tamtej dziewczyny, która jest powieszona. Aka naszego klona. O, to jest to. Ale dlaczego Tsukiko miała ten klucz? Dziewczyna miała klucz w swojej dłoni. Podnieśliśmy dziwny klucz do pomieszczenia zasilania. Znowu? What? Co się dzieje? Co to było? O co chodzi? Aha. Ale... Czy ja już nie mogę wyjść? O co tu chodzi? Nie rozumiem. Co ja mam tu zrobić? W ten sposób? Aha, super. Okej. Teraz? Co? Musisz odnaleźć narzędzie, żeby rozpróć jej brzuch.
Okej. Jestem tego pewien. My nazywamy się Yoko i jesteśmy kompletnie szaleni. Okej. To jest porąbane. Tak. Zbierzemy jej krew. Mamy krew. Pamiętacie, jak jedna z notatek mówiła o tym, że proces bycia Miko w tej wiosce jest czymś, czego nikt nie był w stanie wytrzymać, że wszyscy popadali w totalne szaleństwo. I oni chyba myślą, że z Yoko jest wszystko w porządku, ale to, co teraz widzimy, to jest jej rzeczywistość. My jesteśmy kompletnie szaleni. Co ja mam tu zrobić? A, no tak, do pudła. Czy chcemy tam włożyć palce oraz krew? O mój Boże. Dlaczego na prawym krześle jest Tsukiko? Gdzie jestem? Aha. Co znowu? Skąd ona się tam wzięła? Po prostu skąd? I po prostu dlaczego? I dlaczego tym razem masz pudło na głowie? Wcześniej chyba nie miałaś, chociaż już sam nie wiem. Ja po prostu pójdę do nowej lokacji i cię kompletnie oleję. Haha, nie możesz uciec. To już jest koniec. Jak myślisz, czy to jest straszne? Czy możesz mi powiedzieć, kim jestem? To ona. Widzisz? To ja. Ja. Ahaha, to jest zbyt zabawne. Czy możesz mi powiedzieć, co się dzieje? To ja cię tutaj zamknęłam. To ja zostawiłam wszystkie pułapki. To wszystko zrobiłam ja. Czy wiesz, co teraz z tobą zrobię? Kiedy umrzesz, zrobię z ciebie pudło. Mam zamiar przywiązać cię do krzesła. Odciąć twoje palce. Jeden za drugim. Wtedy rozpruję twój brzuch i wyciągnę twoje wnętrzności gołymi rękoma. Wypełnię pudło krwią, którą wycisnę z twoich wnętrzności. Stworzę pudło z pomocą krwi twoich palców oraz twoich flaków. A wtedy pozostałości wepchnę do jeszcze większego pudła. Czy ty mnie słuchasz? Hej, co to do cholery ma znaczyć? Dlaczego jesteś cicho? Na co ty patrzysz? Hej, no dalej, spójrz na mnie. Co? Co to jest? Czym ty jesteś? Co jest z tą twarzą? Przestań, nie patrz na mnie. Nie patrz na mnie, przestań. Ach, przestań. Ach, hach. To nie ma znaczenia. Wystarczy. Zabiję cię teraz. Ech? Przykro mi, Tsukiko, ale my jesteśmy porąbani i mamy moc wskrzeszania. Czy to już koniec twoich morderstw? Wygląda na to, że tak. Hach, ach, to wy.
Zgodnie z twoją historią, z pomocą tego, klątwa powinna się zakończyć. Ale to, co dzieje się w tym miejscu, nie jest prawdziwe. Dlaczego wy tu jesteście? Nie powinniście być w tym miejscu. Nie, nie. Tutaj wciąż jest jedna para ludzi, która pozostała. Jeśli mamy być bardziej precyzyjni, to właściwie jest trójka. O czym wy mówicie? Co ukrywacie pod tymi rzeczami? Z powodu klątwy pudła mieszkańcy muszą umrzeć, wiesz? Nieważne, co się stanie. Jeśli to zostanie zakończone, to będzie w porządku. Aha. Wystarczy. Zabiję was również. Aha, ha, ha. No tak, wszyscy się śmiejcie. Co za głupia rzecz. Suichiro-san. Czy to jest prawdziwa Tsukiko? Ta mała dziewczyna. To by się zgadzało, jeśli on jest Suichiro. To on musiał dzwonić do nas, kiedy pytał się, czy jesteśmy Yoko. Jak głupia. To nie tego powinnaś sobie życzyć. Suichiro-san, ona... Musimy jej pomóc. Nie, na to już jest za późno. Przebiłem jej punkty witalne. Coś takiego, dlaczego? Ona już była poza kontrolą. Zaczynam coś rozumieć z tej gry. Wiecie co? Wydaje mi się, że początek gry, kiedy byliśmy tym małym dzieckiem i wchodziliśmy do jakiegoś domu, spotkaliśmy ludzi z pudłami zamiast głów, to była Yoko. I ta dorosła dziewczyna, która teraz leżała na ziemi, to nie była Tsukiko, tylko Yoko. To byliśmy my. Ale z tego powodu, że nie znaliśmy własnego imienia, kiedy przedstawialiśmy się na początku gry, przedstawiliśmy się jako Lizette. W pewnym sensie dalej byliśmy kompletnie pochłonięci przez szaleństwo. I właśnie z tego powodu, pod sam koniec, Suichiro zdecydował się nas zabić, ponieważ byliśmy poza jakąkolwiek kontrolą. A to by oznaczało, że ta gra ma drugą ścieżkę, w której musimy się nazwać Yoko. Być może dowiemy się czegoś ważniejszego w kolejnym podejściu. Więc, dzięki wielkie za to, że obejrzeliście to porąbane coś. Shojogidan i do usłyszenia w kolejnym materiale z Shojogidan, One Shota oraz Corpse Party. Trzymajcie się. Cześć. W sumie. A, wanna jest wolna, jeśli ktoś chce jej użyć. Musicie być zmęczeni wydarzeniami z tego dnia. Proszę, odpocznijcie. Yuka, nie będziesz jeść? Co jest? Tak, myślę, że jestem zbyt zmęczona, żeby mieć apetyt. Wow, wszystko w porządku? My posprzątamy, więc możesz odpocząć. W porządku, dziękuję, Yuta. What the fuck? Czy ja właśnie popsułem grę?